Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania pięknego orędzia Boga Ojca, przekazanego do Lendlinoskiewicz. Serdecznie zachęcamy do wysłuchania całości tego ważnego przekazu. Umiłowane dzieci, moja miłość do was jest wielka. Ja jestem Panem Bogiem, który was kocha. Nie odwracajcie się ode mnie. Nie odwracajcie waszej twarzy od wiecznego Boga i Ojca, który tak was kocha. Ja jestem zawsze z wami i zawsze nieśmiertelny, najpotężniejszy i najbardziej kochający, bo jestem miłością. Wszystko, co jest miłością, jest źródłem wypływającym z błogosławionego i najpiękniejszego serca mojego ukochanego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Umiłowane dzieci, nie możecie mieć życia bez kochania mojego ukochanego Syna. On jest waszym miłosiernym i kochającym kluczem do Ojca. O dzieci, czcijcie mojego Syna, Chrystusa, całym waszym sercem, wszystkim, czym jesteście. Nawet jedna minuta nie spędzona na chwaleniu i kochaniu Chrystusa jest minutą zmarnowaną, ponieważ waszym celem w całym tym życiu jest kochać i służyć waszemu Panu Bogu, Chrystusowi Jezusowi. On jest moim najukochańszym synem. Gdybyście zrozumieli głębię, wielkość, czy wszystko, co obejmuje moja miłość, wasze serca byłyby przytłoczone jej wielkością i siłą. O ukochane dzieci, zwróćcie się do mnie, jak rośliny zwracają się do słońca, zwróćcie się do mnie, jak dzieci zwracają się do głosu matki. Zwróćcie się do mnie, jak zagubiona owieczka słyszy uspokajające wołanie swego pasterza, biegnijcie do mnie. Skaczcie z radości na moje zaproszenie do mnie. Umiłowane dzieci, moje ramiona są otwarte, aby was przytulić, a jednak tak niewielu przychodzi do mnie. Jakże się martwię o moje ukochane dzieci, jak dobry rodzic martwi się o swoje dzieci. Boję się, że możecie wyrządzić sobie krzywdę lub sprowadzić na niebezpieczną drogę, jak to uczyniło tak wielu. Czy nie znacie mojej troski o was? Usłyszcie moje wołania, o dzieci. Wzywam was nieustannie, jestem dla was, tak jak wy jesteście dla mnie. Słuchajcie świętego i żywego Boga, który wzywa was do swojego boku. O ukochane dzieci, wasze nieszczęścia dopiero się zaczęły. Uwierzcie mi, kiedy mówię, że kiedy odwracacie wasze serca od waszego Pana Boga i Ojca, żyjecie w ciemności, która zżera wasze cenne i najbardziej kruche dusze. O dzieci, przynieście wasze serca do mnie i rozproszcie mój nieustanny niepokój. Kochane dzieci, nie możecie żyć dwoma życiami na tym świecie. Nie możecie udawać, że kochacie Pana Boga, idąc na kompromis z grzechem. Ja jestem Bogiem miłosiernym i litościwym, a także sprawiedliwym sędzią. Wam, którzy mnie dobrze kochacie, błogosławię z wielką radością. Wy, którzy mnie znacie i tylko mnie kochacie, czasami kruszycie moje serce. Tęsknię za waszym czasem, moi ukochani. To jest tak, jak gdyby wydać ucztę przed głodującym człowiekiem, pozwolić mu poczuć jej piękne zapachy, ale nie pozwolić mu zjeść ani kawałka. Ja głoduję dla waszej pełnej miłości i uwagi, dzieci. O ukochane dzieci, które są zaproszone do serca Chrystusa, ale świadomie, agresywnie odwracają się od Pana Boga, Jezusa Chrystusa, są w takim niebezpieczeństwie. Nie rozumiecie i nie pojmujecie wielkości i kalibru niebezpieczeństwa, w którym się znajdujecie. Ciemność jest jak plaga, jest zgubna i stara się zwieść moje ukochane dzieci, kusząc was urokiem i pokusami, tylko po to,
by pochłonąć was przez grzech i nieświętość. Umiłowane dzieci, wiedzcie, że to jest prawda. Tak jak ja istnieje wielki, najmilszy, wieczny, Pan Bóg i Ojciec, tak samo istnieje zło piekielne. Aniołowie zostali odtrąceni za swoje zamiary i otworzyło się przed nimi piekło. Dzieci, musicie mnie zrozumieć. Jestem miłosierny i tak bardzo pragnę waszej miłości i waszych dusz, ale w moim sprawiedliwym i bolejącym sercu muszę odtrącać tych, którzy grzeszą radośnie i bez wyrzutów sumienia. O ukochane dzieci, jesteście moi, bo ja stworzyłem każdego z was. Pan Bóg nie znosi ani nie cierpi żadnych ciemności. Królestwo Pana jest wypełnione światłem, czystością, miłością i radością. Tam, gdzie ja mieszkam, nie ma żadnej niedoskonałości i jest ono większe niż wasze małe serca mogą ogarnąć. Gdybyście tylko mogli uwierzyć, że nagrody, które przeznaczyłem dla moich dzieci, są tak potężne, niewypowiedzianie wielkie, większe niż możecie sobie wyobrazić, gdybyście mieli tylko jedno małe pojęcie, wykorzystalibyście swój krótki czas, który teraz macie, na oddawanie chwały i uwielbienia w waszych oczach dla waszego Pana Boga. Nieustannie czcilibyście u stóp mojego ukochanego Syna i poznawali rzeczywistość mojej chwały i miłości. Poznalibyście trwały pokój na tym świecie i człowiek byłby dobry dla swoich braci. Lecz, moje ukochane dzieci, ponieważ tak wielu nie wierzy lub nie jest przekonanych o mojej wielkiej miłości do was, na tym świecie panuje chaos, ciemność i ból. Dlatego mówię, dzieci, wierzcie mi, gdy mówię wam, że wasz czas jest krótki. Nie możecie służyć mi i służyć światu w tym samym czasie. Służycie tylko mnie, waszemu przedwiecznemu Panu Bogu i najsprawiedliwszemu Ojcu. Czynić inaczej, to śmierć dla waszych dusz. Umiłowane dzieci, jestem dla was, tak jak wy powinniście być dla mnie. Nie mogę wymusić waszej miłości, lecz jedynie ukazuję wam moją miłość, moje serce na wszystkie liczne sposoby, na jakie was wzywam. Posłuchajcie mnie, moi udręczeni, zostaniecie odkupieni mocą waszego Pana Boga i Ojca, gdy będziecie uważni na mnie. Ponieważ staliście się nieuważni wobec mnie, albo poczuliście chęć znieważenia mnie, tak będziecie pozbawieni moich darów życia. Umiłowane dzieci, zabłądziliście tak daleko w czerni i zarazę. Odejdźcie od tych rzeczy i poznajcie pokój mojego przebaczenia. Ja jestem miłosierny i pragnę przebaczyć każdemu dziecku mojego serca. Musicie odwrócić się plecami do tego wadliwego świata i zwrócić wasze twarze, wasze piękne twarze i serca ku mnie, waszemu Panu Bogu, który was kocha. Są wśród was ziemie, które zachwieją się i upadną. O Izraelu, zostaniesz pochłonięty przez ogień, a rozgrzane do czerwoności skały z niebios spadną na ziemię jak masywne kule ognia. Będą one padać na wszystkie ziemie i ustaną dopiero w dniu mojego rozkazu. Ja jestem Pan Bóg i każda rzeka, każdy ocean, każdy świat w niebiosach poddaje się moim rozkazom. Umiłowane dzieci, wasz czas jest tak krótki. Dlaczego musicie potrzebować nieszczęścia, aby zwrócić się do Boga, który tak was kocha? Dlaczego, moje ukochane dzieci, pragniecie zniszczenia jako dowodu mojej woli? Dlaczego chcecie sprawdzić waszego Pana Boga, aby potwierdzić, że ja jestem? Umiłowane dzieci, uwierzcie we mnie i zaufajcie Chrystusowi, bo nasza miłość do was jest ogromna. Zwróćcie się do waszego Pana Boga i znajdźcie pokój dzięki mojej miłości do was. Będziecie potrzebowali mocnej skały,
na której oprzecie głowę, gdy nadejdzie burza. Tak będziecie oglądać chwałę Bożą z wielką radością i bojaźnią. Moje dzieci, nie odwracajcie się od mojej miłości. Nie wyrzucajcie z waszego życia Chrystusa, który cierpiał za was. Nie zaznacie pokoju, lecz tylko strachu i niepokoju, gdy objawi się wam chwała Boża. O ukochane dzieci, nie bójcie się. Kiedy wy jesteście dla mnie, ja jestem dla was. Każdy z was jest tak bardzo mi bliski. Usłyszcie moje wezwania i wybierzcie słusznie. Przyjmijcie miłość Boga Ojca, Syna i Ducha. Podążajcie drogą, którą mój ukochany Syn, Chrystus, położył przed wami. Pochłaniajcie się miłością do Niego. Kochajcie Syna, a będziecie kochać Ojca. Uwielbiajcie Syna i uwielbiacie Ojca. Chwalcie Syna z wielką miłością i ofiarami, a sprawicie, że moje serce podskoczy z radości, której kalibru nie jesteście w stanie odgadnąć. Umiłowane dzieci, posłuchajcie mnie. Módlcie się i spędzajcie swój czas, będąc uważnymi na mnie, waszego Pana Boga i Ojca. Wzrastajcie w zażyłości ze mną poprzez nieustanne uwielbienie i modlitwę. Jestem waszym Panem Bogiem i Stwórcą, a wy przynosicie mi taką radość poprzez wasze wyrazy miłości. Umiłowane dzieci, ja jestem zawsze z wami. Nie bójcie się. Bądźcie moimi posłusznymi dziećmi, módlcie się i kochajcie mnie i waszych braci i siostry w pełni. Umiłowane dzieci, daję wam mój pokój, który jest łagodny i ciepły w waszych sercach. Pokój, moje dzieci, pokój.